Cześć, witajcie! Tak, ja jeszcze jestem chincul i dzisiaj mam dla Was news i to cholerny news. Cyrk przyjechał. <laughs> tak jest, cyrk przyjechał i to przyjechał do World of Tanks. Ano, niestety tak się właśnie stało. Słuchajcie, miałem robić ten materiał wczoraj, ale już nie miałem siły znęcać się nad Wargamingiem, aczkolwiek, no szczerze powiem, zastanawiam się ciągle, jakiego oni mają dealera i kto im te dobrocie sprzedaje, bo kurde, powiem wam szczerze, że naprawdę ciężko kogoś takiego znaleźć na rynku. Słuchajcie, mamy wiele, wiele freak tanków, tanków najemników, ale to, co Wargaming teraz wprowadził, Takiego czegoś jeszcze nie było. Ja szczerze powiem, myślałem, że to jakaś nowa gra, coś, jakiś inny tryb czy coś takiego, ale okazuje się, że nie, że to jest już nawet sprzedaży. I to mało tego, za naprawdę dość sporą kasę. Słuchajcie, 20 tysięcy golda to jest naprawdę spora kasiora. A co my tutaj mamy? To zaraz wam pokażę. No trzeba zacząć od tego, że mamy wspaniałych załogantów wyglądających w ten sposób. Tu jest Banana Booster. Tu mamy jakiegoś beach party i jeszcze mamy jakiegoś tanka. Tak, słuchajcie, nie będę oczywiście tutaj się znęcał i omawiał tych czołgów ala czołgów. Nie wiem co to jest, dla mnie to jest jakiś Mad Max cholera, wie co. Tylko wystarczy wam pokażę coś takiego, że wczoraj był stream wargamingu. Pani param pam robiła stream i. Tutaj oczywiście jest tylko 9 komentarzy, ale uwierzcie mi, tych komentarzy jak ja zacząłem oglądać kilka minut było o no wiele, wiele więcej i momentalnie zostały usuwane. A no fakt tutaj jakoś nie wiem, też nie widzę zbytnio dużo łapek w dół pod ich materiałem, ale w każdym razie tych komentarzy było cała masa, gdzie widzę Wargaming dość Ostrożnie przefiltrował, wybrał najlepsze. <laughs> I dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że zobaczcie na coś takiego: Batman, kurwa Batman. No, normalnie Batman w of Tanks, cholera jasna. Słuchajcie, ręce mi opadają. Sorry za to, że przeklinam, ale No coś takiego jest po prostu moim zdaniem niedopuszczalne. Mało wam, to zobaczcie na to. Kaczucha z przodu, misiu sobie leży. Znak stop, jeszcze jakieś zębiska. To jest jeszcze nic. Słuchajcie, lecimy dalej. No, ten alaczołguś wygląda ze dwoma bolcami z tyłu w ten sposób. Wiertła, jakieś kurcze, nie wiem co. Lecimy dalej. Dalej ciągle pojazd Batmana. I jest jeszcze coś takiego. Zobaczcie, <laughs> maski z przodu w hełmach. Przywiązane jakimiś taśmami. Szczerze powiem, wczoraj oglądałem materiał Hallak'a. Tam wchodzi jakiś patch, mają jakieś pododawane emblematy, mogą sobie powiększać, zmniejszać. Ja bym chciał usłyszeć komentarz Hallak'a na coś takiego, jakby się pojawiło na wersji pc No kurczę, lałbym chyba ze śmiechu, jakby to Hallak omawiał, bo wiem, jakie jest jego zdanie. A patrząc na to, co Wargaming konsolowy wprowadza, słuchajcie, no po prostu opadają łapska, szkoda szczępić ryja na to, jak oni sobie wyobrażają, dodając coś takiego, co oni w ogóle kurde biorą, że ktoś w ogóle wpada na pomysł i później w ogóle to jest dodawane do gry. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Kto to w ogóle zatwierdza? Nie wiem, trudno mi, słuchajcie, znaleźć jakiekolwiek tutaj słowa na to wszystko, co oni wyprawiają, bo przykładowo dodając czołgi, że drzewkowe, nacje ogólnie, czy choćby nawet teraz właśnie jak wejdzie nacja polska. Przecież to są projekty, to są projekty, można powiedzieć jakieś historyczne, no, które prawie miały miejsce, tak, były zaprojektowane, przykładowo. Dużo takich czołgów jest, tak. Są niektóre czołgi, które były używane na przykład w II wojnie światowej, czy nawet po a dodając coś takiego z takimi pojazdami, przecież to jest wstyd, totalnie kompro kompromitacja dla graczy, którzy po prostu grają w ich produkt, moim zdaniem. Nie wiem w jakim kierunku to wszystko zmierza. Kurwa, kołki na wampiry. Oj, słuchajcie, łapska opadają i ta opona jeszcze, nie wiem do czego ona jest, chyba, żeby rzucać komuś na, po na pomoc, jak ktoś się topi. Masakra. To chyba oni po prostu coś takiego potrzebują, bo... <laughs> słuchajcie, brak słów z mojej strony naprawdę jest brak słów już wczoraj mówię, nie chciałem się znęcać na tym wszystkim, ale no patrząc na to wszystko mi brakuje słów i jest mi naprawdę wstyd za to, co się dzieje już pomijam fakt, przy wprowadzeniu polskich, polskich czołgów premium, czyli Wojtka i 50TP prototyp, dodali załoganta misia Kurnia Misia dodali. No, ja wiem, że Wojtek był w, w takiej i nie, nie innej jednostce, ale w grze Misia jako załoganta. No kurde, masakra. Słuchajcie, masakra. Już nie chciałem się nad tym znęcać. Olałem to wszystko, ale to, co zrobili, dodając wczoraj. Coś takiego, moim zdaniem, jest to żart z graczy, którzy wiele lat już grają i na pewno czegoś takiego nie spodziewali się i na pewno czegoś takiego nie chcą widzieć. Przykładowo ja. Mówiłem już tyle razy: Zróbcie tryb dla tych frików, dla tych najemników, dla. Piorun go wie jeszcze co wymyślą. Zróbcie oddzielny tryb, niech sobie grają. Ja nie mam naprawdę nic przeciwko temu. Mamy wiele takich gier, choćby nawet jakiś Crossout, czy destruction derby, czy coś w ten, w ten deseń. No ale mieszać takie czołgi z historycznymi pojazdami, to jest zabójstwo i to powinno być karalne. Powinni dostać za to karę, że coś takiego w ogóle wprowadzają. Ja nie wiem czy ten wargaming, ten. Z Białorusi, tak? On to wszystko widzi? Czy oni tego nie widzą? Tutaj naprawdę ja... trudno mi jest cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ja mało tego pisałem do pani parampampam na Discordzie. Co oni robią z zapytaniem? No, oczywiście nie, nie dostałem żadnej odpowiedzi i pewnie nie dostanę, <laughs> ale naprawdę słuchajcie, brak słów. Nie chcę się tutaj znęcać nad tym wszystkim, bo po prostu szkoda słów na to wszystko. Jedynie co na koniec materiału powiem wam, że. Mamy zniżki na radzieckie, francuskie, niemieckie i japońskie pojazdy z drzewa technologicznego. Tylko, czy to jest ważne przy tym wszystkim, co się dzieje w grze World of Tanks na konsole? Chyba nie. Chyba tak naprawdę nie, bo jaki sens jest cokolwiek robić, jak później nam walną coś takiego. I tym pięknym akcentem kończę. Nie wiem, to news, czy to jest znęcanie się, czy taki materiał. Tu dla Was. Do wiadomości. Z mojej strony to wszystko. Oczywiście sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!